Witam w kolejnym odcinku Pokagniota i właśnie w kolejnym odcinku zobaczymy, czy gra za 5 zł, zakupiona całkiem niedawno, jeszcze nowa, nieużywana w folii, no bo tyle już kosztują te gry, mają już około 7-8 lat od wydania. Czy w ogóle warto? Czy w ogóle warto jakąkolwiek z tych gier kupić? Czy jest w ogóle jakiś sens kupowania tej gry na, powiedzmy, dłużej niż 10-15 minut? Ja postaram się oczywiście dłużej pograć, żebyście wy nie musieli wydawać tych wszystkich pieniędzy na wszystkie gnioty. Jakoś tak się przyjęło, że w każdym z tych odcinków padło na symulator, a dzisiaj padło na symulator Kamieniołomu 2012. Nowa seria! Wydobywaj i transportuj ciężkimi pojazdami. Co mogę powiedzieć o opakowaniu? Bardzo ładna jest grafika z przodu. Bardzo lubię te pasy czerwono-żółte, które kojarzą się oczywiście z jakąś budową. Fajne pojazdy, których nazw do końca wszystkich nie jestem w stanie wymienić. Natomiast na tyle mamy dwa screenshoty, jakieś... Koparki, jakieś maszyny do przewożenia tych właśnie wykopalisk. No i mamy oczywiście specjalistę, a specjalista mówi, czy wiesz, że aby pozyskać bloki skalne, ładunki wybuchowe rozmieszcza się w odległości 0,5 metra od siebie, stosuje się otwory o małej średnicy i niewielkiej długości. A żeś mi zaimponował teraz, a jak się nazywasz? Co najważniejsze, 7 realistycznych maszyn i pojazdów oraz materiały wybuchowe, 3 kamieniołomy z różnymi skałami, marmur, wapień, granit, różne pory dnia i warunki pogodowe, interesujący tryb rozwoju przedsiębiorstwa i szczegółowe misje szkoleniowe, system nagród z medalami, struktury podatne na modyfikacje. No i oczywiście krótki opis, kruszenie kamieni i wiele innych zadań czeka na ciebie w symulatorze Kamieniołomu 2012. Do dyspozycji masz całą gamę pojazdów, od ładowarki łyżkowej i wywrotki, aż po kruszarkę łańcuchową. Możesz też sięgnąć po cały arsenał innych środków, jak na przykład materiały wybuchowe. No mi się wydaje, że oni chyba dla młodych ludzi najbardziej chcieli zaimponować tym, że będziemy mogli coś wysadzać, czyli materiały wybuchowe. No bo umówmy się, młodzi, kto petardy tego, jakieś tam dymesy, to na pewno. Warto generalnie wspomnieć, że oczywiście nie mógł kto inny stać za wydaniem tego pięknego, można powiedzieć, gamingowego kunsztu, jak niemiecka firma Astragon. Niemcy po raz kolejny pokazują, że da się naprawdę zrobić symulator ze wszystkich gier. A w środku, oprócz oczywiście kilku tam karteczek, makulatury, mamy także ten katalog, który jest dołączany do większości ze tego całego cyklu świat symulatorów, czyli różnorodne takie zajawki, co można kupić, co w tych grach jest, no i tak dalej, i tak dalej. A płyta to akurat naprawdę bardzo fajnie wygląda, bo te tłoczone płyty niektóre są całkiem przyjemne. Aż przypomniały mi się czasy, że na giełdzie w Katowicach komputerowej, jak ktoś miał taką płytę wytłoczoną, to już był wyższy stopień podrabiania. Ale to mi kolega opowiadał. Dobra, włączamy giereczkę, wrzucamy do napędu, instalujemy i za chwilę widzimy się w grze. No dobra, to odpalamy. Cyk. I... Kurczę, takie intro tego. Dobra, uruchom grę. To jest to. Odinstaluj? Nie. Odwiedź nas. Tu jakaś reklama. Link 4. Kupujemy. No to go. Loading. Ale tutaj trójwymiarowe modele. Halo? To jest? Halo? No odpalmy jeszcze raz. Może jakiegoś kraka nie ma. Uruchom. Zniknęło. Ty, to jest ten... Czekaj. Może jakąś rozdzielczość, coś... To jest to, aplikacja. Właściwości. No to co, zgodność. Co tu napisali? Minimalne wymagania systemowe. Windows XP Service Pack 3. Albo Vista, albo Windows 7. No to lecimy po kolei. 9... Service Pack 3, styk, XP. No i... O, coś się dzieje, dobra. Okej... Okay. Vista, uruchomimy w 640x480, dawaj, let's go. O kurde, wywaliło mi ekran. Co? To nie to. Resource. Gdzie jest config jakiś, default, o. Styk. O, proszę. Tu się coś dzieje. To jest. To sobie przynajmniej posłuchamy, jaka jest muzyka w menu.
Dobra. Jakieś country. Coś tam. No muzyka fajna, szkoda, że gra nie działa. Dziura jest, tu proszę, samochód do poskładania, możemy sobie wydrukować. I o, proszę, do wydrukowania są, proszę, sprajty. Drukujemy, składamy, kleimy, o, budynki. A może tu chodziło o to, że to jest jakaś dla modelarzy? Proszę, poziomy są, mapy, o. No nie no, sprawdziłem generalnie wszystkie możliwości. Uruchomiłem w zgodności z każdym systemem praktycznie. I muszę wam powiedzieć, że chyba nie bardzo. No tak szybkiej recenzji się generalnie nie spodziewałem. Gra symulator kamieniołomu 2012 na obecnych systemach Windows 10 raczej wam nie pójdzie. Może jeszcze są jakieś ustawienia, może jeszcze coś można zrobić, w jakiś sposób uruchomić, ale ja, mając już jakąś powiedzmy kilkunastoletnią wiedzę, nie potrafiłem tego uruchomić w sposób taki dosyć prosty. Więc myślę, że osoba, która będzie to uruchamiać, a przede wszystkim jakiś powiedzmy młody człowiek, jakiś dzieciak, któremu to zostanie powiedzmy zakupione, nie daj Boże, jako prezent, to tego też prawdopodobnie nie uruchomi, bez szperania po forach, po próbach jakichś podmiany plików i tak dalej. Więc cóż mogę powiedzieć, najszybsza recenzja poka gniota. Mi to nie działało, może komuś z was to działało, może powiedzieć, jakie jego były wspomnienia odnośnie tej gry. W każdym razie, jeżeli ktoś będzie chciał, to no tutaj teraz wrzucam wam, jak mniej więcej ta gra wygląda podobno ze screenshotów, więc tyle sobie możemy wyobrazić. A ja generalnie średnio polecam w momencie, gdy macie nowy komputer na nowym systemie, bo możecie po prostu wyrzucić pieniądze w błoto. Dziękuję wam serdecznie, zapraszam oczywiście do opisu, gdzie macie link do G2, czyli do różnych fajnych gierek, albo także możecie wejść na Facebooka i zalajkować mnie, ponieważ ja tam streamuję praktycznie codziennie, a na mojej stronie bonkol.tv znajdziecie rozpiskę różnego rodzaju streamów nadchodzących i tak dalej. Na drugim kanale oczywiście Bonkol Live codziennie wrzucam filmy, także też zachęcam, ponieważ za niedługo 100 tysięcy subskrypcji tam będziemy wbijać. Już niedużo brakuje, 90 parę tysięcy mamy. No i na Instagramie. Do zobaczenia w kolejnym Poka Gniota. No i sorry wielkie, ale już tak zaangażowałem się, po prostu nagrałem tą wstawkę, tą wejściówkę tam, to wszystko ponagrywałem, potem siadam, no i nie działa, no. Cały wieczór zmarnowany. Myślałem, że będę grał wspaniałą grę.